Niech będzie pochwalony Chrystus. Przewidebni księża, kochani siostry i bracia, cała wspólnota eucharystyczna, która tutaj w tej katedrze bydgoskiej może wyznać dzisiaj we wspólnocie, jednym sercem, jednym duchem, ustami swymi, że Jezus Chrystus jest naszym Królem i Panem. No właśnie, bo to spotkanie z Nim. Kilka lat temu w jednej z warszawskich galerii zorganizowano taki wernisaż poświęcony Chrystusowi, właśnie artystom, którzy ukazywali różne wizerunki Chrystusa. I pośród wielu wyobrażeń Jezusa Chrystusa był tam również obraz, który zamiast twarzy Jezusa Chrystusa, Jego oblicza, przedstawiał białą plamę. Zapytano, dlaczego artysta w taki dziwny sposób przedstawił Chrystusa, biała plama. Odpowiedź była krótka i prosta. Po prostu go nie znam. Wiem, że żył 2000 lat temu. Wiem, że przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. Wiem, że głosił Ewangelię, ale ja go tak na co dzień nie znam. Nie rozpoznaję go. Nie wiem, jak wygląda, a chciałbym go poznać, żeby go naśladować. Biała plama. Dzisiaj też dla nas szansa, żeby zapytać się, jak wygląda oblicze Jezusa Chrystusa, z którym się spotykamy. Jaki my mamy obraz Jezusa Chrystusa, no właśnie, czy rzeczywiście Króla Wszechświata. Pięknie modlił się święty Augustyn. Panie, abym poznał Ciebie, abym poznał siebie. No właśnie, piękna modlitwa. Panie, abym poznał Ciebie, abym odkrył Twoje prawdziwe oblicze, abym rozpoznał, kim jesteś, a wtedy poznam Ciebie. Tego uczył nas święty Jan Paweł II. Nie można siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie odkryję swojego sensu życia bez odniesienia do Chrystusa. Nie będę wiedział, po co tutaj jestem, bez odkrycia no właśnie Chrystusa, a może właśnie Jego oblicza. Na nowe trzecie tysiąclecie papież zachęcał nas w Nowo Millennio in Unte kontemplować oblicze Chrystusa. Kontemplować oblicze Chrystusa. Dzisiaj będziemy mieli jeszcze możliwość też zatrzymać się po Eucharystii, by kontemplować oblicze Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Opowiadała pewna pani o swoim synu. Proszę księdza, to jest kochany chłopak. On ma dobre serce. Jest wielką radością mojego serca. Tylko wie ksiądz, jedną ma wadę. Jest z higieną na bakier. No nie mogę go zapędzić, żeby się umył. I mówię mu, synu kochany, umyłbyś się. Mamusiu, od tego się nie umiera. I ciągle to samo. No nie mam sposobu, mówiła mama. I w końcu mówi ta pani, mój syn pojechał na obóz w Bieszczady. Wrócił z tego obozu, nie poznaje człowieka. Z łazienki go nie można wygonić. Ciągle mi każe prać koszulę. Ojcu podkrada dezodoranty. Kremu idzie kilogramy. Co jest? Co się stało? Czy oni na tym obozie w górach, tam w Bieszczadach mieli jakieś pogadanki higieniczne? Gdzie leży przyczyna? Zastanawiała się mama. I w końcu wyjrzała przez okno, jak syn wyszedł z domu. I jest przyczyna. Przyczyna miała blond włosy i niebieskie oczy. Ten człowiek po raz pierwszy w życiu miał się dla kogo umyć. Nie wiem, czy to rozumiecie dobrze, ale nieraz tak trzeba. Miał się dla kogo umyć właśnie. I my dzisiaj tutaj jesteśmy też i może zastanawiamy się, czy my, może jest trochę inaczej, mamy się dla kogo umyć, ale tak wewnętrznie, duchowo, czy
Mamy dla kogo się modlić? A może na mszę świętą dla kogo chodzić, pytanie? Bo mama tak chce? Bo ksiądz? Bo trzeba wypełnić obowiązek chrześcijański? Czy widzisz Chrystusa, który cię na tę mszę świętą zaprasza? Czy to tylko przykazanie, od dzieciństwa ci mówili, że trzeba chodzić? Widzisz Chrystusa, który tu na ciebie czeka? Myślę, że każdy z nas może sobie to pytanie zadać. Czy widzę go? Dla kogo ja mam nie kraść, nie palić, nie narkotyzować się, nie zanieczyszczać serca? Dla kogo mam to robić? Siostry, bracia, nie wiem jak wy, taki ogólnik może powiem, ale przypuszczam, że wielu naszych sióstr i braci w Kościele nie widzi Chrystusa. Po czym poznać, co człowiek widzi? Po czym poznać, człowiek coś widzi, coś zobaczył? No to pójdźmy pod kino i zobaczmy, jak ludzie wychodzą z kina. O czym jest mowa? A ten gość tego ścigał, ten uciekał, tamtego zastrzelił, tego policja ścigała. Radiowozy robiły fikołki, ale była akcja. A jak ludzie wychodzą z meczu? To może chłopcy bardziej. O czym mówią? No stary, przecież spalony był. Sędzia chyba ślepy. Ten Niksiński to on w ogóle nie grał. Widziałeś? Cymbał w poprzeczkę walnął. No masakra. A o czym ludzie mówią, jak wychodzą z kościoła? No posłuchajcie dzisiaj. Kto mówi o Chrystusie, którego tu spotkał? O Bogu, który dał nam Króla, swojego Syna Jezusa Chrystusa? Kto mówi, że widział tutaj Boga? A może odstałem 60 minut i wracam do domu? A Chrystus tu jest, czy go widzimy? Nauka Kościoła nam pomaga, że możemy rozpoznać tutaj Chrystusa w kapłanie, który przychodzi sprawować Eucharystię. W jego imię tutaj jest. Wstajemy na wejście asysty, no właśnie, żeby już dać znak, tak, w tym kapłanie jest obecny Chrystus. Jest obecny tutaj we wspólnocie, gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich obecny, czy go rozpoznajemy. Za chwilę, już wcześniej, no, słyszeliśmy przecież Słowo Boże. Bóg do nas mówi w tym Słowie. Czy usłyszeliśmy to Słowo? Czy usłyszeliśmy dobrą nowinę i rozpoznaliśmy w tej dobrej nowinie Jezusa Chrystusa, który jest sam dobrą nowiną i mówi do nas, dzisiaj daje nam te wskazania, co mamy robić, jak dobrze żyć. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czy chcemy tym się podzielić dzisiaj przy wyjściu z kościoła? Że to nas poruszyło, że to właśnie jest dobra nowina dla nas. Za chwilę też, czy zobaczymy go tu pod postacią chleba i wina. On jest. Uświęć zatem te dary mocą Ducha Świętego, aby stały się do nas ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus wstąpił do nieba, ale nigdy nie przestał być z nami. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tylko my nieraz może szukamy tego Pana Jezusa z katechizmu. Długa, piękna szata, piękne włosy, taki śliczny Pan Jezus. On wcale nie musiał być taki śliczny. A może Chrystus jest żołnierzem, który się bije z diabłem o ciebie? Są takie dni, w których jest nam szczególnie bliski, kiedy chce się z nami spotkać. I wtedy szatan rzuca całą potęgę zła, żebyśmy się z nim nie zobaczyli. I udaje mu się to nawet dzisiaj też uczynić. Myślę o naszych siostrach i braciach, którzy po pandemii odeszli gdzieś ze wspólnoty kościoła i zostali na boku. No właśnie, czy widzą Jezusa? Może trzeba im pomóc, żeby go zobaczyli. I niech ta msza święta będzie dla nas, każdego z nas tutaj, prawdziwym spotkaniem ze zmartwychwstałym Jezusem, Królem Wszechświata,
Spotkaniem, które coś zmieni też dzisiaj, tu i teraz w moim życiu. Siostry, bracia, to, co się dzieje wokół nas, może niepokoić, może sami przeżywamy różne problemy, trudności, może walczymy gdzieś tam wewnętrznie o ten sens naszego życia. Dzisiaj mamy tę szansę znowu zaprosić Pana Jezusa do swojego serca, wyznać Go w sercu swoim. Panie Jezu, Ty jesteś jedynym Panem, jesteś jedynym Królem, daję Ci kierownicę mojego życia, Ty teraz prowadź to, ten pojazd, żebym mógł dobrze we właściwym kierunku jechać. Pomóż mi jak najlepiej przeżyć każdą chwilę, aby zachować właśnie ten skarb wiary z Chrztu Świętego, dzięki któremu mogę rozpoznawać zmartwychwstałego Króla w codzienności. Szczególnie tutaj, w tym szczycie, jakim jest Eucharystia, mamy tutaj relikwie błogosławionego Karla Akutisa, który przecież w centrum postawił Eucharystię. To w Eucharystii najbardziej rozpoznawał Chrystusa, to w Eucharystii wchodził w tę najgłębszą relację z Jezusem Chrystusem. Sam powiedział, że Eucharystia jest dla niego autostradą do nieba, tą najlepszą drogą, najpewniejszą drogą. Tego się trzymał. Właśnie ten pojazd dał prowadzić Jezusowi Chrystusowi, by on go przez tą autostradę przeprowadził, by dojechał do celu. To Chrystus Pan jest Panem Wszechświata, jest Królem Wszechświata, a nie człowiek. Nawet ten, który dzierży nieograniczoną władzę, rządzi wielkomilionowym państwem i dzisiaj uzurpuje sobie prawo do zbrojnego zagarnięcia terytorium obcego kraju, naszych sąsiadów na Ukrainie. I myśli, że jest Panem, że jest władcą, że wszystko może. Właśnie wszyscy ludzie, nawet ci najpotężniejsi, nawet ten uzurpator, przemijają jak trawa. Nie wolno o tym zapominać. A Kościół, jako dobra matka, przypomina nam te prawdy. Mówią o tym w kościelnej wspólnocie ludzie głębokiej wiary. Jacek Zieliński, jeden z braci Zielińskich, liderów znanego niegdyś bardzo popularnego zespołu rockowego Skaldowie, w wywiadzie opublikowanym w poczetnym tygodniku Sieci stwierdził z prostotą, że wiara w Boga daje optymizm, nadzieję. Cokolwiek złego by się działo, jeśli jest wiara, to wiemy, że to minie. Stoimy dzisiaj przed żywym Bogiem, przed Królem Wszechświata, nie jako niewolnicy, poddani, ale jako siostry i bracia, uczniowie Króla Wszechświata. On słyszy nawet najdalsze echo naszej boleści i zawsze przychodzi. Napisałem do was, siostry bracia, w liście fragment też słów, które przekazał nam papież Franciszek. Przypomnę je, bo one w kontekście dzisiejszego wydarzenia też i tego forum młodych na nowo mają swoje znaczenie. Papież Franciszek zachęca młodych. Jeśli jesteś młody wiekiem, ale czujesz się słaby, zmęczony lub rozczarowany, proś Jezusa, by cię odnowił. Z Nim nie brakuje nadziei. To samo można uczynić, jeśli czujesz się pogrążony w wadach, złych nawykach, egoizmie lub chorobliwej wygodzie. Jezus, pełen życia, chce ci pomóc, aby bycie młodym było warte zachodu. W ten sposób nie pozbawisz świata swego wkładu, który tylko ty możesz wnieść, będąc wyjątkowym i niepowtarzalnym, bo takim jesteś. Bo jesteś kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym. Każdy człowiek jest ważny. Każdy z was dzisiaj tutaj, siostry, bracia, i na każdy następny dzień, i na wieczność jest ważny. Najważniejszy w świecie. Najważniejszy w oczach Bożych. Najwspanialszy, najcudowniejszy. Jest jedyny, niepowtarzalny. Nikt z nas nie jest nalepką na drobcach, etykietką na kurtce. Jest każdy z nas umiłowanym dzieckiem Bożym. Najważniejszym. Ważne. Można śmiało powiedzieć z dumą, bez jakichś obaw, lęku, że to niepokorne, nie przystoi. Nie.
jestem ważny w tym świecie. I żebyśmy tę prawdę o sobie odkrywali też. Takiego mema znalazłem, w którym jest młody człowiek, dziecko, 10-latek, ogląda wiadomości z rodzicami i same wojny, same złe rzeczy. Kogoś zabili, tam kogoś okradli, tu ktoś zginął w wypadku, tu wojna znowu, ciągle o tej wojnie. On przerażony tym wszystkim zaczyna się modlić. Panie Boże, zrób coś z tym wszystkim, żeby to się zmieniło. Panie Boże, ratuj ten świat od zagłady, się modli. W pewnym momencie tak już to przejęty Panem Bogiem mówi, Panie Boże, Ty też na siebie uważaj, bo jak się Tobie coś stanie, to już będzie po nas. Właśnie, jak się Panu Bogu coś stanie, to już będzie, rzeczywiście po nas już będzie. Oby się tak nie stało i głośmy właśnie tego Boga, który jest Bogiem żywym i wszystko może i możemy się do Niego zwracać, bo jak będzie, jak Jemu się coś stanie, to już naprawdę będzie po nas. I zakończę tym przesłaniem, które bardzo mi się spodobało kiedyś. Przekazał je papież Benedykt XVI. W kontekście zaproszenia, to co będziemy słyszeli na końcu Eucharystii, żebyśmy się tym też przyjęli. Będziemy posłani jako apostołowie, żeby właśnie tak jak ci tam pod kinem, czy ci, którzy tam po meczu, no właśnie umieli to powiedzieć. Papież Benedykt XVI tak do nas kieruje, proszę o cierpliwość. Słuchanie się to słowo. Drodzy młodzi, pozwólcie, że jako następca Piotra zachęcę was do umocnienia tej wiary, która została nam przekazana przez apostołów, do umieszczenia Chrystusa, Syna Bożego, w centrum waszego życia. Pozwólcie mi jednak również, abym przypomniał, że pójście za Jezusem w wierze oznacza kroczenie z Nim w komunii Kościoła. Za Jezusem nie można pójść samemu. Kto ulega pokusie, by pójść na własną rękę lub żyć wiarą według dominującej w społeczeństwie mentalności indywidualistycznej, temu grozi, że nigdy nie spotka Jezusa Chrystusa lub że skończy idąc za fałszywym Jego obrazem. Mieć wiarę oznacza opierać się na wierze Twoich braci oraz że Twoja wiara służy w ten sam sposób jako wsparcie dla wiary innych. Proszę was, drodzy przyjaciele, abyście kochali Kościół, który zrodził was do wiary, który wam dopomógł w lepszym poznaniu Chrystusa, który pozwolił wam odkryć piękno Jego miłości. Fundamentalne znaczenie dla wzrostu waszej przyjaźni z Chrystusem ma uznanie znaczenia waszego radosnego włączenia w życie parafii, wspólnot i ruchów, jak również uczestnictwo w Eucharystii co niedziela, częste korzystanie z sakramentu pojednania, troska o modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. Nie można spotkać Chrystusa i nie ukazywać Go innym. Nie zatrzymujcie więc Chrystusa dla siebie. Przekazujcie innym radość wiary.